Dzień dobry. Cześć. Czołem. Feniks. N57 FPS 1534. No czuję się, jakbym jechał w karpiu. ED160. Wyciszony, siedzenie mięciutkie. Polecam. No niestety, w kagańcu. Takie są obostrzenia, no muszę, chcąc nie chcąc, bo bardzo się czepiają. Jadę do Katowic, uchwycić pociąg Intercity Schooner na lokomotywie EP07. EP07376. Materiał taki króciutki nagrany. No i jesteśmy w Katowice. Drugi peron. Na ten drugi peron powinien wjechać szkuner. Tylko nie wiem na który tor, na pierwszy albo na trzeci. Ale to się zaraz dowiem. A, szkuner odjeżdża z 5-minutowym opóźnieniem z Gliwic. 25 minut go tutaj powinienem mieć. Bardzo przyjemna jazda tym Feniksem. Polecam. Nie będziecie zawiedzieni, naprawdę. Jest ok. Jak w karpiu. Wyciszony. Nawet po rozjazdach nie czułem tego, że jadę po rozjazdach. O, manewrowe się świeci. To za chwilę Feniks będzie się odstawiał na tory postojowe. Za chwilę będzie ruszał. Sobie go uwiecznimy. Widzicie, no nie ma obowiązku nosić maseczek tutaj, jak jesteśmy, chodzimy sobie tutaj po dworze, no ale ścisły tłok, jak jest w komunikacji czy coś, to gonią za brak maseczek. Co chwilę chodzi, upomina. To lepiej dla spokoju sobie założyć tą maskę i mieć spokój, no. Wiadomo, też takie oddychanie przez maskę to... No, nie powiem co. No ale... Musimy się dostosować do tego, no. Jeżeli nie chcemy mieć potem niepotrzebnych problemów, bo... Straszą policją, że proszę założyć maskę, bo policję wzywamy. No pani, czy panie, to wzywaj pan, no. Tak miałem w pociągu, to wzywaj pani. On nie będzie ubierał maski i tyle. Ja się na ten temat nie wypowiadam. Chociaż wiem, że zdrowe to nie jest noszenie masek, bo sami wdychamy swój własny dwutlenek węgla. No ale dla świętego spokoju w komunikacji zakładam tą maskę i mam spokój. Równoległa jazda się załapała. Oba składy jadą na tory postojowe. Odstawiają się do zajezdni. Icka żadnego tutaj na razie nie ma w peronach.
Pusto. Dobra, to czekamy sobie na tego szkunera. Tu jeszcze po lewej stronie kaczokibel z Oświęcimia do Kluczborka. No, śmieszny tramwaj. Te jednostki kiedyś były zatrudnione w WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa. Teraz w Kolejach Śląskich. No, ale pomalować na niebiesko go nie chcą. Nie wiem. Ten Gryfin, który tutaj na testach był ze składem Rozewia z Katowic do Zwardonia, on dzisiaj oddelegowany został do Warszawy z pociągiem Silesia z Pragi do Warszawy. Dwa loki jechały. Szkunera już zapowiedzieli, tu mi wjedzie. A tam już SM-ka manewrowa, SM-42, 3002. Będzie spychać skład szkunera na tory postojowe. Tory postojowe są tam za stacją po prawej stronie, gdzie kiedyś był tam słynny peron 5 i tam 200 metrów, 300 metrów za piątym peronem. A Krakowia 10 minut splecowane. A już tam w oddali widzę wjeżdżający skład szkunera z lokiem 376. No pierwszy raz widzę na żywo tego loka. Nie ukrywam, no specjalnie przyjechałem po tą lokomotywę szkunera. Manewry też pójdziemy nagrać. Podejdziemy tam pod loka. Osiem 406. Tychy lodowisko Sosnowiec Główny. Thank you.
PKP Intercity, Zakład Północny, naprawa P4, 7 sierpień 2020, Zakład Północny, Gdynia. A, to już ma manewrowe podane. Za chwilę sobie elektrowóz odjedzie, a SMK będzie spychać skład na tory boczne. Zobaczcie, ile ludzi czeka na Batorego na czwartym peronie. Zobaczcie. Zaraz pójdziemy tam, zobaczymy. Dzisiaj piątek. Tam wszystko to na Batorego czeka. Ale wiesz, że tam oddali Batory. Dobra. Szanowni Państwo, Szanowni Widzowie, YouTuberzy. Kończymy materiał dzisiaj ze Szkunerem w roli głównej i lokomotywą, elektrowozem pięknym po naprawie P4. A tu 9027. Dobra. To dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Intercity Przemo, Katowice, Bajo.